ciszę skoszatując odgryzła łeb. Uczucia nie zaznam, wchodzę w pożądania zamiast różu szczęścia, purpury, silnej za. Przyjemność, przyjemność ułamek, przyjemność. Goście to zespół Funny Hippos. Powiedzcie nam Powiedzcie może, czy jako przedstawiciele zabawnych hipopotamów czujecie się krzywdzeni przez ludzi? Jako przedstawiciele wesołych hipopotamów to może nie do końca, ale jako przedstawiciele ludzi tak. Tak. A czy macie jakiegoś zwierzaka, oprócz oczywiście kota na punkcie muzyki? Trzy koty. Ja mam latlerka i pekinczyka. I oczywiście bardzo je kochacie. To znaczy nie, to jest jeden pies tylko zwierasy, kurde. To chyba wszystko, nie? Aha, i suchy ma frędzla jeszcze. Ja mam pytanie. Miała wyjść druga płytka pod tytułem Żyrafa. I dlaczego nie wyszła, był materiał? No to jest na dłuższą rozmowę, wiesz, za szybko się dzieje. Generalnie po prostu Sony nie wydało tego. Wydaje to firma Art Management w tej chwili, nasza. Powiedzcie nam jeszcze na koniec tylko, czy występujecie w czasie trasy koncertowej przed zespołem Illusion. Czy to jest dla was jakieś wyróżnienie? Znaczy wyróżnienie, a z drugiej strony, wiesz, byliśmy już na jednej trasie z samym Illusionem. W tej chwili oprócz Illusion i nas na tej trasie będzie grało również Homo Sapiens, które tutaj gościliście swojego czasu. No na pewno jest to wyróżnienie, a z drugiej strony, wiesz, no trochę się znamy, przyjaźnimy się, także myślę, że będzie fajnie. Powiedzcie jeszcze na koniec krótko, jakie plany, oprócz oczywiście trasy z Illusion. Będzie jednak płyta? Tak, płyta wychodzi już w tej chwili praktycznie, już jest. Po powrocie z trasy chcemy nakręcić teledysk, proszę nie za blisko, bo mi nie robili tego. I po wakacjach chcemy przygotować kolejny materiał. W takim razie dziękujemy wam bardzo za przybycie do studia. Życzymy samych sukcesów i żeby płytka dobrze się sprzedawała.